Sprzeciw Polski na niewiele się zdał. Decyzja zapadła. Po 2035 roku w Unii Europejskiej nie będą sprzedawane nowe auta spalinowe. Z tymi elektrycznymi według ekspertów jest jednak problem, bo nie są wcale tak ekologiczne, jak ogłaszano. Są i inne problemy, tak jak w Tuchomiu w Pomorskiem, gdzie strażacy blisko dobę gasili pożar samochodu elektrycznego. O szczegółach Grzegorz Kępka. Tyle zostało z samochodu elektrycznego, który zapalił się na Kaszubach. Działania strażaków nie były standardowe, bo trwały aż 21 godzin. Sama akcja gaszenia poszła dosyć prawnie, tak jak w przypadku typowych pojazdów, ale w przypadku pojazdów napędzanych silnikiem elektrycznym wymaga się następnie schładzania baterii. W tym celu ściągnięto taki kontener, który wypełniono wodą. Następnie zatopiono w nim rozgrzany wrak samochodu. Samo schładzanie trwało około 18 godzin. Są też inne, szybsze sposoby gaszenia płonących elektryków. Według ekspertów należy rozwiercić akumulator i wlać wodę. Samochodów elektrycznych będzie coraz więcej. Kraje Unii zdecydowały, że za 12 lat nie będzie można rejestrować aut spalinowych. W wyniku dzisiejszego ostatecznego głosowania Rady Unii Europejskiej Unia zrobiła ważny krok w kierunku mobilności bezemisyjnej. Decyzja nie była jednogłośna. Bułgaria, Rumunia i Włochy się wstrzymały. Przeciw była Polska. Nietransparentne i nieformalne dyskusje, gdzie Niemcy forsują rozwiązania korzystne głównie dla swojego rynku, pokazuje, że nie ma to nic wspólnego ze sprawiedliwą transformacją. Wyjątkiem od reguły będą samochody benzynowe zasilane przyjaznym dla środowiska, choć na razie bardzo drogim paliwem syntetycznym. To był postulat Niemiec. Skandaliczna decyzja. Unia Europejska wydaje wyrok na samochody spalinowe. Ten wyrok oznacza drożyznę. To będzie proces, który będzie trwał wiele lat, także będzie czas się do tego przygotować i mam nadzieję, że w końcu powstaną samochody elektryczne rodzimej produkcji. Za 3 lata Unia zajmie się sprawą ponownie, by sprawdzić, jak rozwija się motoryzacja niespalinowa.